Radom odwiedził jeden z najbardziej kontrowersyjnych polskich polityków, Janusz Palikot. Jednym z powodów wizyty w naszym mieście jest program Korekta Kapitalizmu, który zostanie zaprezentowany 1 maja tego roku podczas kongresu partii. A na poziomie haseł to tak, państwo zacznie budować fabryki. Jako cel polityczny postawimy sobie politykę zero bezrobocia, politykę pełnego zatrudnienia. Oczywiście przez konkurencyjne, niefikcyjne miejsca pracy. I wreszcie więcej równości, więcej ducha równości. Na różnych to poziomach będziemy definiowali, a więc bank nie może zrobić z obywatelem co chce, tak jak dzisiaj to ma miejsce, tylko musi mieć jakiś pewien wymuszony przez ustawę program restrukturyzacji długu, którego obywatel nie spłaca, firma na próbę, gdzie przez 3 miesiące nie płaci się podatków. Szef ruchu poparcia Palikota wyjaśniał również, jak zamierza wprowadzić korektę kapitalizmu. Po pierwsze tak, widzimy wyraźnie po tych 20 latach, że sam rynek nie tworzy tyle miejsc pracy, ile potrzebujemy. Musi w to się zaangażować państwo. I my uważamy, że to Agencja Rozwoju Przemysłu, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zamiast dzisiejszych funkcji czysto dekoracyjnych, muszą właśnie zająć się prawdziwym budowaniem w Polsce fabryk. Tym bardziej, że niektóre z nich nie powstaną nigdy, jeśli za inwestycjami nie stanie państwo. Co mam na myśli? Na przykład odnawialne źródła energii, biogazownie. Niemcy dzisiaj zamykają elektrownie atomowe, my chcemy budować elektrownię atomową. Niemcy chcą uruchomić właśnie system biogazowni, a my chcemy budować elektrownię atomową. Idźmy za 5. najsilniejszym organizmem gospodarczym na świecie, a stworzymy w Polsce 300-400 tysięcy miejsc pracy. A nie uważa pan, że cała koncepcja to porywanie się z motyką na słońce, jak twierdzi wielu polityków? No, tego nas nauczyli ci politycy, że 20 lat samo się ma stać. Nie dzieje się sam. Albo będziemy dalej się łudzili, że Kaczyński, Pawlak, Tusk czy Miller coś tam zderegulują, coś tam lekko usprawnią i powstanie te 5 czy 6 milionów miejsc pracy, których w Polsce brakuje, albo się zdecydujemy na jakąś poważniejszą zmianę. Dariusz Joński, SLD, zarzucił panu, że nie zmienił pan nazwy swojej partii tylko i wyłącznie dlatego, że nie dostał pan 11 milionów złotych subwencji z budżetu. Odniesie się pan do tego? No oczywiście, przede wszystkim myśmy nie dostali żadnej subwencji, żadnej dotacji. Natomiast SLD od 20 lat dostaje miliony dotacji. I ja bym widział deklarację Jońskiego, który mówi, że SLD rezygnuje z dotacji i wzywa ruch Palikota również do wycofania się z dotacji. Póki co, powtarzam raz jeszcze, do dnia dzisiejszego, w którym rozmawiamy, nie dostaliśmy ani grosza dotacji, subwencji, ani nawet kredytu żaden bank nam nie udzielił, mimo że byliśmy 20. To skąd ten zarzut? A no właśnie, jak większość zarzutów SLD wyssanych z palca. Znaczy, polemizuje się z diabłem, udaje się jakąś dyskusję, a potem sam fakt, że ja się z tego tłumaczę, już jest jak coś tam widocznie musi być, bo pan sam się dopytuje, skoro ktoś postawił pytanie, ja na nie odpowiadam. Panie pośle, co z torem wyścigowym w Radomiu? Ja uważam, że jeśli się to by dało połączyć z lotniskiem i rozwojem większym infrastruktury, szczególnie kolei szybkich prędkości, a jest szansa na to, żeby w tym następnym okresie budżetowym 2014-2020 zbudować lotnisko w Radomiu i doprowadzić do powstania tych kolei szybkich prędkości, to wtedy tego typu przedsięwzięcia mają sens, bo one mają sens wtedy, kiedy można do danego miasta bardzo szybko dojechać. I w wielu miejscach na świecie tego typu tory mieszczą się wokół dużych ośrodków miejskich, tak jak Łódź i Warszawa tutaj, ale nie bezpośrednio w tych ośrodkach. Więc sama lokalizacja w Radomiu mi się wydaje atrakcyjna pod warunkiem, że powstanie infrastruktura. Podczas spotkania z mieszkańcami Radomia padły dwa pytania, które wzbudziły największe zainteresowanie Janusza Palikota. Że przychodzi się do księdza, żeby opłacić ślub i ksiądz odpowiada, że może wybrać sobie na przykład pakiet komfort albo pakiet standard. Więc o co w ogóle chodzi? Taka sytuacja, słuchajcie, jest w Radomiu. Po pierwsze, żadnego finansowania z budżetu państwa. Fundusz Świadczeń Kościelnych, który rząd Tuska chce zlikwidować i z czego się oczywiście cieszymy, bo on jest nieuzasadniony dzisiaj, to jest zaledwie tam 90 mniej więcej milionów złotych. Fundusz Świadczeń Kościelnych, z którego są wypłacane niektóre emerytury i renty dla zakonnic i zakonników. Natomiast największe dotacje nie idą na ten Fundusz Świadczeń Kościelnych. Lekcje religii to jest 500 milionów, kapelani to jest 300 milionów i tak dalej, zabytki, niezabytki. Cała masa różnego rodzaju dotacji i świadczeń to jest suma między 3 a 4 miliardy, licząc 5, dosyć, 5, 200. 5-200, ale powiedzmy, nie mamy wglądu we wszystkie dokumenty, nie możemy tego precyzyjnie policzyć, to jest kwota nie mniejsza niż 3-4 miliardy, być może nawet 5 miliardów 200. To jest ten rząd wielkości. Więc my byśmy chcieli następującego rozwiązania, podobnego jak dla partii politycznych. Żadnych dotacji z budżetów, czyli nie ma tych 3, 4 czy 5 miliardów, tylko 1%
od dochodów, tak samo, tylko to jest inny 1%, kolejny 1%, mogą ludzie, którzy się utożsamiają z tym czy z innym kościołem, odpisać od swoich podatków. A ci, co nie chcą, to nie. A ci, co nie chcą, to nie. I to jest sytuacja bardzo fair, bardzo sprawiedliwa. Co więcej, ona by spowodowała, że Kościół zacząłby trochę inaczej traktować wiernych. Właśnie nie tak z góry, nie z buta, nie po prostu tak w feudalny sposób, tylko normalnie wiedząc, że od relacji z wiernymi zależy tak naprawdę dochód parafii, by się to kompletnie zmieniło w taki Kościół bardziej obywatelski. I o to w tym wszystkim też chodzi, bo my nie chcemy walczyć jakby z Kościołem jako takim. My tylko chcemy, żeby Kościół nie był finansowany przez państwo. Dlaczego? Bo to oznacza politykę w Kościele. Oczywiście, że jesteśmy za wycofaniem lekcji religii ze szkół. My chcielibyśmy, żeby zamiast lekcji religii był przedmiot dotyczący wychowania czy nauki o zdrowiu i o edukacji seksualnej, bo bardzo dużo ludzi dowiedziałoby się o swoim zdrowiu znacznie więcej przez te lekcje w szkole, ucząc się dobrych nawyków żywnościowych, sportu i różnych innych rzeczy, które są ważniejsze później niż szpitale.